W tym filmie udowodnimy sobie, że granica funkcji sinus x przez x dla x dążącego do zera jest równa 1. Jest to bardzo ważny przykład, dlatego że taka granica wiele razy się pojawia w różnych miejscach. Na przykład jak będziemy się uczyć rachunku różniczkowego, będziemy liczyli z definicji pochodną sinusa, kosinusa, to tamta granica będzie się pojawiać i ta wiedza, że ona jest równa 1... Bardzo nam się wtedy przyda. No, ale nie tylko wtedy, w wielu sytuacjach ta wiedza się przydaje, więc warto sobie zapamiętać, że ta granica jest równa właśnie 1. No za chwilę sobie udowodnimy, dlaczego tak jest. A jeszcze zastanówmy się teraz, dlaczego to nie jest trywialne. No widzimy, że ta funkcja sinus x przez x jest w zerze nieokreślona, dlatego że tutaj mamy x w mianowniku i jak x jest równe 0, no to mamy 0 w mianowniku, przez 0 nie można dzielić, czyli ta funkcja jest nieokreślona w zerze. No ale mimo to. Ta granica istnieje i jest skończona, równa 1. No i to jest taka granica typu 0 przez 0, no bo sinus 0 to też jest 0. Więc mamy taki nieokreślony symbol 0 przez 0, i akurat okazuje się, że w tym konkretnym przypadku ten iloraz dąży do jedynki. Wiecie, że różnie to bywa z takimi granicami 0 przez 0. To mogą być jakieś skończone granice, jakieś stałe, to może być 0, to może być nieskończoność, różnie to bywa. W tym wypadku akurat ta granica jest równa 1. No i. To nie jest taki trywialny wynik. No to zobaczmy, jak to udowodnić. Narysuję teraz układ współrzędnych. Dowód będzie rysunkowy. To jest taki bardzo fajny dowód. I pamiętam, że jak byłem w liceum, to, to było takie standardowe pytanie na maturze ustnej z matematyki, żeby to udowodnić. Zobaczmy, jak to zrobić. Narysuję teraz okrąg jednostkowy w tym układzie współrzędnych. Jak mamy do czynienia z funkcjami trygonometrycznymi, no to wygodnie jest. Okrąg jednostkowy sobie narysować, no bo wiemy, jakie są definicje tych funkcji trygonometrycznych. No i teraz narysujmy tutaj jakiś kąt. Powiedzmy, że tutaj będzie ramię mojego kąta. Tutaj oznaczę sobie ten punkt jako O, ten punkt przecięcia jako A. Tutaj dorysuję teraz taką pionową kreskę, pionowy odcinek. Tu mamy kąt prosty, jeżeli to on jest pionowy. Tutaj ten punkt nazwę B. Teraz dorysuję tutaj kolejny odcinek, który zaczyna się tutaj w w tym miejscu, gdzie okrąg jednostkowy przecina oś X i idzie pionowo do góry, czyli tutaj znowu jest kąt prosty. No i tutaj nazwę ten punkt, na przykład C, ten nazwę D. No i mamy tutaj taki rysunek, którego ja teraz użyję do dowodu. Zastanówmy się najpierw nad długościami tych pionowych odcinków, które tutaj narysowałem. Przede wszystkim ten odcinek łuku... Który teraz jeszcze tutaj po grubie. Jeżeli to jest okrąg jednostkowy, czyli tutaj mamy 1, tutaj mamy 1, czyli długość tego odcinka OA też jest równa 1, bo to jest promień okręgu, no to miara tego kąta, który tutaj mamy między bokami OA i OC, jest po prostu równa długości tego łuku, bo przypominamy sobie, że miara łukowa kąta to jest długość łuku okręgu jednostkowego. Czyli dokładnie według tej definicji długość tego łuku jest równa temu kątowi, no i nazwę ten kąt alfa. Dobrze, teraz zastanówmy się jaka jest długość tego odcinka AB, który tutaj narysowałem. No, zgodnie z definicją funkcji trygonometrycznych, no to to jest ten punkt A, jest punktem przycięcia ramienia końcowego naszego kąta z okręgiem jednostkowym, więc współrzędna Y, tego punktu to jest po prostu sinus tego kąta. Na współrzędna na Y, no to jest właśnie długość tego pionowego odcinka tutaj, tego odcinka AB. Czyli długość tego odcinka to jest po prostu sinus tego kąta alfa. Długość tego odcinka tutaj to jest sinus alfa. No dobrze, a teraz zastanówmy się, jaka jest długość tego drugiego odcinka, który może teraz tutaj na zielono poprawię, żeby go odróżnić trochę od tego odcinka AB. No to jaka będzie długość tego odcinka? Tutaj również mamy trójkąt prostokątny i teraz w tym trójkącie prostokątnym ta przyprostokątna tutaj OC ma długość 1, a ta przyprostokątna DC, no to jest ta druga przyprostokątna. No ale stosunek przyprostokątnych, no to wiemy, że to jest tangens kąta. Czyli tangens kąta alfa to jest stosunek tych przyprostokątnych, konkretnie przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta, czyli tej przyprostokątnej CD, długość tej przyprostokątnej do przyprostokątnej OC. No dobrze, ale prostokątna OC ma długość 1. 1, czyli to jest po prostu CD. Widzimy zatem, że ten odcinek ma po prostu długość tangens alfa, ten pionowy odcinek CD, tak jak nam tutaj wyszło z tego prostego obliczenia. No dobrze, czyli wiemy, że ten odcinek ma długość AB, ten odcinek ma długość CD. No i jesteśmy gotowi do Kolejnego kroku. Ja tutaj jeszcze dorysuję sobie taki odcinek. I teraz będziemy liczyli tutaj różne pola. Zaczniemy od pola takiego trójkąta. Trójkąta AOC. AOC, czyli tego trójkąta, który tutaj mamy. Mogę go tutaj delikatnie zakreskować. Pole takiego trójkąta. Ile będzie równe? No to będzie jedna druga, długość podstawy. Długość podstawy to jest odcinek OC i ona jest po prostu równa 1 razy wysokość, a wysokość to jest odcinek AB i jego długość jest równa sinus alfa. Czyli to pole będzie równe po prostu 1 druga sinus alfa. Dobrze, teraz obliczymy sobie pole takiego wycinka kołowego, tutaj nazwę go alfa. P alfa, czyli pole takiego wycinka kołowego, który tutaj jest, ma rozwarcie równe kątowi alfa. Czyli ten wycinek to jest taki wycinek, który jest pomiędzy ra ramionami tego kąta, ale to jest cały wycinek koła, czyli on jest troszkę większy od, od pola tego trójkąta. Tak? Więc jeżeli ja teraz sobie zakreskuję tutaj ten wycinek, no to to będzie cała taka figura, której tutaj brzeg stanowi kawałek okręgu i dwa ramiona kąta. No to jakie jest pole takiego wycinka? No to będzie jakaś część pola całego koła. Jakie jest pole całego koła? Pole całego koła to jest pi r kwadrat. Promień jest równy 1, czyli r jest równy 1, a więc pole całego koła jest równe pi. Pi to jest pole całego koła. I z całego koła my bierzemy tylko wycinek. Wycinek jaki? No taki jaki jest stosunek kąta alfa do całego obwodu koła. Cały obwód koła to jest 2 pi i bierzemy taką cząstkę jak kawałek tortu alfa przez 2 pi. Taka część pola koła to jest pole tego wycinka. No to tutaj pi nam się skróci i będziemy mieli po prostu, że pole tego wycinka to jest alfa przez 2. No dobrze. I teraz obliczymy sobie jeszcze trzecie pole. Obliczymy sobie pole trójkąta tego dużego OCD. OCD to jest taki duży trójkąt, który tutaj teraz zakreskuję. No i ten trójkąt, to jest trójkąt prostokątny. Jego przyprostokątne są takie. Jedna ma długość 1, tak jak tutaj to jest narysowane. Czyli mamy tak, jedna druga razy długość jednej przyprostokątnej, czyli 1. No i razy długość drugiej przyprostokątnej, która jest równa tangens alfa. Razy tangens alfa. No więc pole tego drugiego trójkąta to jest 1 druga razy tangens alfa. No i widzimy z rysunku, że pole tego zielonego trójkąta, trójkąta OCD, jest większe niż pole tego wycinka koła, a z kolei pole tego wycinka koła jest większe niż pole tego pomarańczowego trójkąta AOC, bo ono się różni o ten tutaj kawałek, który jest pomiędzy tym bokiem trójkąta, a... Brzegiem tego koła, czyli tym kawałkiem okręgu. Więc mogę napisać takie nierówności. Przesuniemy sobie trochę. Czyli tak. To pole tego trójkąta najmniejszego AOC jest mniejsze lub równe. Napiszę mniejsze równe. Nic mnie to nie kosztuje. No, ono widać, że jest mniejsze, ale tym bardziej jest mniejsze równe niż pole tego wycinka o rozwartości alfa. A ten wycinek ma z kolei mniejsze pole niż pole tego trójkąta zakreskowanego na zielono. Czyli, 1, druga sinusa alfa, bo tyle było równe to pole, to jest mniejsze lub równe niż pole tego wycinka, które jest równe alfa przez 2, a to z kolei jest mniejsze lub równe niż 1, druga tangens alfa. No i tutaj to co my narysowaliśmy, no to narysowaliśmy dla kąta alfa, który jest w pierwszej ćwiartce. No bo gdybyśmy z tym kątem pojechali gdzieś dalej, no to tutaj mogłyby nam się zepsuć te rysunki, więc napiszmy dla spokoju sumienia, dla uczciwości, że to jest dla kąta alfa należącego do przedziału od no od 0 do pi drugich. Ja tutaj 0 wyrzucam z mojego przedziału, dlatego że 0 to co oznacza? No 0 to oznacza, że to ramię kąta by tu się nam pokryło, nie mielibyśmy żadnych rysunków, a poza tym zaraz będę dzielił przez kąt alfa, więc na razie wykluczyć 0. Ale tak długo jak kąt alfa jest większy od 0 i mniejszy niż pi drugich, to te nasze nierówności są prawdziwe. No a te nierówności można teraz dalej przekształcać. Możemy przede wszystkim wszystkie trzy strony tutaj pomnożyć przez 2, żeby tych dwójek się tutaj pozbyć z mianownika, i będziemy mieli taką nierówność, że sinus alfa to jest mniejsze lub równe niż. Alfa, a to z kolei jest mniejsze równe niż tangens kąta alfa. Dobrze. Teraz mogę dalej tutaj te nierówności przekształcać. Napiszę sobie może te dwie nierówności oddzielnie. Czyli mam taką nierówność, że sinus alfa jest mniejsze równy niż alfa, to jest jedna moja nierówność, a druga jest taka, że alfa jest mniejsze lub równe niż tangens alfa. I teraz będę chciał obie te nierówności oddzielnie potraktować. No więc zacznijmy może od przekształcenia tej nierówności. Co to jest tangens alfa? Tangens alfa to jest sinus alfa przez cosinus alfa. Mogę więc obie strony tej nierówności pomnożyć przez cosinus alfa. Kosinus alfa w tym obszarze, który tutaj rozpatrujemy, jest dodatni, czyli mogę pomnożyć i znak nierówności się nie zmieni. Że mam alfa razy cosinus alfa i to będzie mniejsze równe niż sinus alfa. No to mam coś takiego teraz, podzielę obie strony przez alfa. Alfa jest większe od zera, więc mogę to zrobić, czyli będę miał taką nierówność, że cosinus alfa jest mniejsze lub równe niż sinus alfa przez alfa. No i przypominam, że to jest ta funkcja, której granice chcemy liczyć. Funkcja sinus x przez x, czy sinus alfa przez alfa, wszystko jedno, jak nazwiemy tę zmienną. No dobrze, a teraz ta nierówność. No tutaj wystarczy po prostu przez alfa obie strony podzielić i dostanę coś na temat funkcji sinus alfa przez alfa, że to jest mniejsze lub równe 1. No i to jest druga nierówność. I teraz zauważcie, że to co dostałem to jest oszacowanie na funkcję sinus alfa przez alfa z dwóch stron. No bo, jak sobie napiszę to teraz w ten sposób. Sinus alfa przez alfa to jest mniejsze lub równe 1, czyli jest mniejsze lub równe 1, a z drugiej strony jest większe lub równe ta nierówność niż cosinus alfa. No dobrze, i to jest, przypominam, dla kątów alfa należących do przedziału od 0 do pi 2. No ale ja bym chciał też dla ujemnych tę granicę liczyć, dlatego, że ja mam do policzenia granicę nie tylko prawą stroną, nie tylko dla x większych od 0, też dla mniejszych od 0. No ale to nie ma z tym żadnego problemu, dlatego, że zauważmy, że jak weźmiemy sobie kąt minus alfa i podzielimy to przez minus alfa, no to funkcja sinus jest funkcją nieparzystą. Czyli to będzie to samo co minus sinus alfa podzielone przez minus alfa No minusy się skrócą, czyli to jest równe po prostu sinus alfa przez alfa, czyli widzimy, że dla kąta należącego do przedziału od minus pi drugich do zera, ta nierówność również będzie spełniona, dlatego że ta funkcja, mogę powiedzmy sobie, nazwać naszą funkcję, że nasza funkcja f od alfa równa się Sinus alfa przez alfa, no to ja właśnie tutaj udowodniłem, że f od alfa jest równe f od minus alfa. Inaczej mówiąc, ta funkcja jest parzysta. Tak samo funkcja cosinus jest parzysta. To znaczy cosinus od minus alfa to jest to samo co cosinus od alfa. A zatem ta nierówność, jeżeli jest spełniona dla kątów dodatnich, no to jest również spełniona dla kątów ujemnych, dlatego że wartości tych funkcji. Są dokładnie takie same, jak zamienimy wszystkie kąty alfa na przeciwne. Czyli możemy tutaj napisać, że tak jest dla kątów należących do takiego przedziału, jak również dla kątów należących do przedziału od minus pi drugich do 0. Zero wyrzucamy, no bo przez 0 nie możemy dzielić. Ale w otoczeniu zera od minus pi drugich do pi drugich, taką nierówność mamy spełnioną. No, to teraz jesteśmy wreszcie gotowi, żeby obliczyć naszą granicę, korzystając z twierdzenia o trzech funkcjach. Może przepiszę teraz jeszcze raz tę nierówność, wstawiając zamiast alfa literkę x. To nie ma znaczenia, jakiej literki tutaj używamy. Wcześniej nie używałem x, dlatego, żeby nam się nie, nie mylił z układem współrzędnych. Teraz już nie ma takiego niebezpieczeństwa, więc mogę po prostu literkę alfa zastąpić x. -em. No i teraz tak. Mamy taką nierówność. No i teraz tak. Wiemy, że granicą. Przy x dążącym do zera z funkcji cosinus x jest po prostu jedynka. Dlatego, że cosinus 0 to jest po prostu 1. Dobrze, jak mamy funkcję stale równą 1, no to granicą jej w zerze też jest jedynka, to po prostu to jest funkcja stale równa 1. Czyli tak, to dąży nam do jedynki, to nam dąży do jedynki, no to nie ma innego wyjścia. I twierdzenie o trzech funkcjach nam to mówi, że w takiej sytuacji. Ta funkcja, która jest ściśnięta pomiędzy te dwie funkcje, które dążą do jedynki, również musi dążyć do jedynki. Z tego wynika, że granica naszej funkcji sinus x przez x, jak x dąży do zera, to jest po prostu 1. No i to jest konsekwencja tych nierówności, które tutaj udowodniliśmy dla, dla tych funkcji, że spełniają takie nierówności w otoczeniu zera. No i twierdzenia, które znamy z poprzednich filmów, twierdzenia o trzech funkcjach. Tutaj na zakończenie jeszcze pokażę Wam wykresy tych funkcji, żeby zobaczyć, jak one wyglądają. Proszę, przygotowałem tutaj wcześniej sobie takie wykresy. No i tutaj mamy właśnie funkcję stale równą 1 u góry. Mamy funkcję cosinus x, to jest ta funkcja tutaj narysowana, to jest jej wykres. No i funkcję sinus x przez x. My widzimy, że wartości tej funkcji sinus x przez x. Są zarówno dla ujemnych, jak i dla dodatnich x pomiędzy wartościami funkcji cosinus i funkcji stale równej 1. No a w zerze te funkcje cosinus x oraz funkcja stale równa 1 się spotykają, przyjmują te same wartości, a no ta funkcja tutaj musi również sinus x przez x między nimi się zmieścić, więc nie ma innego wyjścia, tylko jej granicą w zerze musi być 1. Ok, czyli udowodniłem to, co miałem udowodnić, że granicą... Funkcji sinus x przez x, jak x dąży do zera, jest jedynka. No interpretacja tego wyniku jest taka, że jak mamy bardzo małe kąty, kąty bardzo bliskie zera, to wtedy wartość sinusa kąta jest praktycznie równa mierze łukowej tego kąta. Miara łukowa kąta i wartość sinusa tego kąta praktycznie się od siebie nie różnią, wtedy jak kąty są bardzo bliskie zera. Podobnie jest zresztą dla tangensa, który wcześniej tutaj mieliśmy, też się tam pojawia w jakichś nierównościach. Po prostu wszystkie te trzy pola trójkąta mniejszego, trójkąta większego i tego wycinka koła, jak kąt jest bardzo mały, są praktycznie sobie równe. I sinus kąta, tangens kąta i miara łukowa kąta dla bardzo małych kątów są praktycznie nierozróżnialne. Taka jest treść tego stwierdzenia, które tutaj mamy. No i jest to też bardzo ważny przykład zastosowania twierdzenia o trzech funkcjach.